Rozmowa polskiego radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Mieczysław Kaszczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Co dobrego, panie pośle? To zależy, kto chce. Z... Kto pyta i o co pyta, tak? Kto pyta, o co pyta i co uzna za dobre. Ostatnie sondaże Counterpublic dla PSL-u fatalne. Hmm. To znaczy? No jesteście poniżej 5%. O, to. Ja bym się nie przejmował tym, natomiast my cały czas pracujemy, sondaże bywają różne, ale gdybyśmy popatrzyli na takie zestawienia, które się pojawiają długookresowe, to jest w granicach 7%, przeciętnie nam wychodzi około 7%. Procent, no trzeba trzeba się. No w tak jakiś by sposób... było, bo 4% no, w jednym sondażu, 3% no, w drugim, no. to razem daje 7%. No, to do... Nie, nie, ale <laughs> trzeba podzielić przez dwa. Panie redaktorze, no nie, to nie żarty. To jest przed wyborami samorządowymi. Polskie Stronnictwo ludowe w wyborach samorządowych wystawi pełne listy, dobre listy, mamy dobrych kandydatów na wszystkich szczeblach i okaże się, okaże się na. Będzie niespodzianka? A, no, na pewno będzie niespodzianka, czy niespodzianka będzie. Będzie normalnie, bo będą wybierani ludzie, którzy są sprawdzeni. Dobrzy ludzie, akurat dzisiaj mieliśmy naczelny komitet wykonawczy w polskim Stronnictwie ludowym. Dyskutowaliśmy dużo o wyborach, o problemach, które na dzień dzisiejszy są, o tym, co się dzieje w Polsce. No, będzie dobrze, będzie dobrze, bo mamy dobre listy, dobrych kandydatów mamy, a tam, gdzie jeszcze, bo nie powiem, że do końca są dopięte, jeszcze mamy takie fragmenty. No macie jeszcze wolne miejsca, nie wiesz. Czy wolne miejsca? Nasze listy są otwarte, panie redaktorze, w tym sensie, że jeżeli są dobrzy ludzie sprawdzeni, to my nie mówimy... Musisz się zapisać do polskiego stronnictwa ludowego, znajdziesz się na naszej liście, bo PiS tak e, praktykuje. W tej chwili podchodzi do każdego. Jeżeli się zapiszesz do PiSu, to będziesz eee, na liście wyborczej. Ja powiem szczerze, nie wierzę w to, że PiS ma problem z tym, żeby ułożyć listy. Z tego co się eee, orientuję, to dlaczego? jest nadmiar na listach, bo każdy chętny chciałby spis. Mhm, A jeszcze że ty też zrobił swoje, pomógł Ale bardzo. Panie... Mówi, że ze wszystkimi. Tylko nie z Platformą Obywatelską. Panie redaktorze, to dlaczego podchodzą do ludzi z polskiego stronnictwa ludowego i już im proponują wielkie posady i funkcje po wyborach samorządowych, A do kogo tak jeżeli zgodzą się wystartować z list -pisz? Do kogo tak podeszli komu A, coś takiego zaproponować? Panie zaproponowali? redaktorze, ja o tym wiem, bo. A, wiem, nie powiem, że tak mniej nie, 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 więcej jak, jak moja piaskownica redaktorze. moje zabawki. Po, po, powiem panu po programie. Hmm. Tak? Trzymam za słowo. Tak, powiem panu. A taka propozycja, jakaś koalicja z platformą? Czy pomni doświadczeń nie. z ośmiu lat wspólnego rządzenia? Macie dość? Nie, polskie stronnictwo ludowe idzie pod własnym szyldem. W województwa wszystkich idziemy pod szyldem polskiego stronnictwa ludowego. Panie, wie pan, że nowoczesna też w to wierzy? Mówi tak. My mamy co prawda koalicję obywatelską, ale my to jesteśmy nowoczesna. Nie, nie. Od początku, od roku, nawet od dwóch lat, od ubiegłych wyborów mówimy, że polskie stronnictwo ludowe pójdzie pod szyldem polskiego stronnictwa ludowego. Oczywiście później są możliwe koalicje. Natomiast w wyborach startujemy z szyldu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli tam się znajdą osoby, które chcą startować z naszej listy, bo zgłaszają się niektórzy yy, którzy niezależni i niezależni kandydaci, którzy chcą z naszej listy Polskie Stronnictwo Ludowe przymierze społeczne startować, porozumienie społeczne, bo, 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 bo idziemy pod takim hasłem. Panie, Panie to poświęca, Ponieważ pan listach. jest wytrawnym politykiem, doświadczonym Nie, od lat no, w polityce... No, no. No przecież nie powiem, że jest pan starym politykiem, bo mógłby się pan na mnie obrazić. Jestem daleki. nie pewnie. jestem oczywiście. Mówię doświadczonym. Panie pośle, to proszę mi powiedzieć, według pana, tak, na pański polityczny nos, który z waszych koalicjantów potencjalnych wygra w większości w Polsce w wyborach samorządowych? To jest trudne, to jest trudne, panie redaktorze, to obiektywnie, obiektywnie powiem, dlatego że... PiS w tej chwili rządzi, PiS w tej chwili ma argumenty, ale, ale PiS popełnia bardzo dużo błędów. PiS popełnia kardynalne błędy dzień po dniu. I jeszcze mamy do wyborów kilka miesięcy, cztery miesiące chyba będzie gdzieś to w październiku 21. Pewnie będą te wybory, bo tak wszyscy krakają. I jeżeli PiS... Będzie te błędy w dalszym ciągu popełniać. Widać, widać to ten chaos i zamieszanie w pisie, bo jednak okres nie tylko na, na, na zewnątrz jest gorący, ale przed wyborami to jest dużo pracy, bo też z tych list trzeba dużo zrobić na szczeblu centralnym. No widać to, widać to na co dzień. To może pis dużo stracić, natomiast no, platforma ma za sobą ten bagaż rządzenia jest w tej chwili w opozycji. Według pana Platforma w ofensywie czy w defensywie? Platforma, platforma nie jest ani w ofensywie, ani w defensywie. Jest, że tak powiem... Dryfującym ugrupowaniem, równi. szukającym swojej... Platforma nie uzyska dramatycznie złego wyniku, jak niektórzy mówią. Platforma dobry wynik uzyska. Trudno przewidzieć, bo to są wybory. To są bardzo trudne wybory, panie redaktorze. Ułożenie list, skompletowanie list na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, bo to wszystko się liczy. Przeprowadzenie w bardzo krótkim okresie. Jesteśmy w połowie czerwca. W połowie października już mogą być wybory, więc ten okres jest bardzo krótki. Biorąc pod uwagę, że mamy lato, że mamy kanikułę, więc... Na pracę merytoryczną w tej chwili już nie będzie czasu, już powinni być kandydaci wyłonieni i tylko dopinamy szczegóły taka a propos kanikuł, to gdzie pan kanikuły będzie spędzał? Ja w tym roku nie planuję nigdzie, może kilka dni sobie koło domu gdzieś odetchnę, jak pan redaktor mnie zwolni tutaj z przychodzenia. Nie, nie, do, do, śmiał, nie, nie. Do radia. Dużo pracy jest, panie redaktorze, jest dużo pracy. Wybory są, parlamentarne są łatwymi, prostszymi wyborami, bo tam są programy centralne. To już idzie, idzie odgórnie, natomiast tutaj w terenie tej pracy jest bardzo dużo, a później jest układanie, yy, układanie koalicji, bo rzadko się zdarza tak, żeby jedno ugrupowanie samodzielnie rządziło na szczeblu yy, wojewódzkim. Nie ma takiej sytuacji. Toż dlatego pytałem, po... który z Waszych koalicjantów potencjalnych wygra wybory który z naszych koalicjantów. Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność koalicyjną. To prawda. I ma zdolność koalicyjną. To pytanie jest tak, ale, a nie inaczej ale na poważnie, zadane. Ale poważnie, dlatego, że my rozsądnie podchodzimy z naszym programem. Ja panu powiem taką rzecz. Dzisiaj zgłosiliśmy komitet wyborczy, komitet obywatelski do zbierania podpisów pod projektem ustawy emerytura bez Zaraz, zaraz, komitet obywatelski zgłosiliście? Obywatelski, A tak. co was wzięło na te komitety obywatelskie? No. Lech Wałęsa mówi, że będzie reaktywował komitet. Obywatelski. Panie redaktorze, PSL mówi o Komitecie zgłosiliśmy obywatelskim. rok temu projekt w Sejmie, bardzo dobry projekt, i PiS to odrzucił. Pomimo, że wszystkie ugrupowania poparły, PiS odrzucił. Emerytura bez podatku. Emeryt, który płacił przez 40 i więcej lat podatek, wszystkie zobowiązania płacił, w tej chwili jeszcze musi dodatkowo płacić do państwa 18%. Czy wzorem procent. rozmowy kontrolowanej mógłby mnie pan poseł wyręczyć i zadać sobie to pytanie? Jakie? Jakie? Co robiliście przez 8 lat, jak współrządziliście? A, dlaczego nie wy nie wprowadziliście tego świątyni? Pan już się zmęczył tymi pytaniami. Dlaczego prosił, Pan że się pan zmęczył się tymi wyleczył. pytaniami? Bo kiedy z panem rozmawiam i w telewizji, i w radiu, zadaje mi pan to samo pytanie. Więc ja odwrócę pytanie i zasugeruję może inne pytania, by pan zaczął wymyślać, panie redaktorze, bo to już się przyjadło 3 lata. Trzy lata sytuacja się zmieniła, PiS rządzi. Trzy lata. Marcin Święcicki, który siedział na pańskim miejscu kilkadziesiąt minut temu, mówił, że w tej chwili jest bardzo dobra koniunktura, że PiS sobie radzi. I, I mówi tak, że właściwie gospodarczo jest super, wszędzie jest super. Tylko jak przychodzi mu powiedzieć, kto jest autorem tego sukcesu, i podpowiadam, że pis, to tutaj już ma problem. Powiem tak, koniunktura jest dobra w całym świecie. A to może pan poseł w odróżnieniu jest... od posła Święcickiego poda definicję słowa koniunktura. Koniunktura to znaczy, że wiele. Nie koniunkturalista, tylko koniunktura. Ja definicji takiej encyklopedycznej nie podam, bo nie, nie jestem przygotowany w tej chwili, ale co to jest? To jest szereg czynników, które wpływają na to, że powiązania ekonomiczne, ekonomia zaczyna na funkcjonować w szerszej grupie, nie tylko w jednym państwie, bo tego się nie da dzisiaj zrobić, ale w ramach Unii Europejskiej czy w ramach nawet rozwijającej się globalnej no, polityki gospodarczej. Koniunktura budowlana czy koniunktura w infrastrukturze budowlanej nie przekłada się na koniunkturę w infrastrukturze budowlanej w Polsce chociażby. Panie redaktorze, patrząc dalej, to ja, ja pójdę tym tropem, ale w Polsce... Nie przekłada to się w Polsce na taki wzrost gospodarczy, jakbyśmy oczekiwali, jak widać w innych krajach, nawet w Unii Europejskiej, bloku tego wschodniego naszego, w którym żeśmy byli, bo tam w większym zakresie to poszło. Popatrzmy dzisiaj na eksport. Spada, to dlaczego nie budowaliście? Spada nam eksport. Panie redaktorze, zmieniamy retorykę. Trzy lata już w tej chwili jest i miało być wspaniale. Eksport nam spada w tej chwili. I co jeszcze? Inwestycje. Inwestycje nam spadają. No właśnie inwestycje I... idą w górę, niestety. No, gdzie, pan niestety to zauważy? gdzie pan to zauważył? Ale u nas w Polsce inwestycje nie rozwijają się proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego. Jeżeli mamy bum gospodarczy i ten wzrost jest, to powinny iść inwestycje. Bo z czego my będziemy żyć? Z, tego, z tych fabryk, które postawimy? Ci ludzie będą pracować w tych fabrykach? Nie. Z tego, że wyjadą za granicę, bo nawet jeżeli eksport nam wzrośnie, to z eksportu VAT-u nie mamy, bo, bo, bo tam się nie nalicza VAT-u, jeżeli eksportujemy. To zależy, eksportujemy, gdzie eksportujemy. Bo nasze towary, tak, poza Unią Europejską, a o tym nam powinno zależeć, żeby nie tylko tutaj w ramach Unii się poruszać, ale jeszcze wychodzić poza Unię. Wejść na przykład na rynek rosyjski? Robiliśmy wie, przez wiele lat, przez wiele lat, to jest krok po kroku, drobnych kroczków, żeby wchodzić na, rune, na rynek europejski. Udało nam się odblokować, pan redaktor może pamięta za Marka Sawickiego Mięso na wschód, udało nam się wejść z jabłkami, później w pewnym momencie to zostało zablokowane totalnie, A dlatego my z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia gospodarczego, mówimy, że restrykcje nałożone na Rosję, to się na nas. To odbiły się na naszej I gospodarce. Unia Europejska nie jest skora do tego, żeby nam dofinansować nasze straty. Panie redaktorze... Nie możemy sfinansować całości. Nie będę wychodził w tej chwili poza Unię Europejską, ale nasi politycy też. Myśmy już za czasów PIS-u ten temat podnosili wielokrotnie, to zostaliśmy skrytykowani, że my tutaj próbujemy zmieniać geopolitykę w części wschodniej. Nie, trzeba racjonalnie po gospodarku. Myśleć. Unia Europejska, Niemcy myślą po gospodarku i wychodzą poza. Wrację no po gospodarsku myślą w ten sposób, że chcą wprowadzać budżet strefy euro. Powie yy, budżet... pan dzisiaj polskiemu rolnikowi słuchaj Jasiu, słuchaj Zosiu. Euro jest panaceum na całe zło. No przecież dla polskiego yy... rolnika to by było zabójstwo. Panie redaktorze, dzisiaj może być zabójstwem to jeżeli my duże pieniądze stracimy w ramach polityki, wspólnej polityki rolnej. Piotr i polityki... Zgorzelski złożył deklarację w studiu Ujno. programu Minęła 20. Tak. Przypomnę, Piotr Zgorzelski reprezentuje dzielnie Polskie Stronnictwo Ludowe i mówił, że na głowie będą stawać eurodeputowani PSL-u. Tak. W odróżnieniu od tych z Platformy. Żeby jednak ten budżet nie był tak krajowy. I spisu. Panie redaktorze, i spisu. Dlaczego odszedł minister Jurgiel? Dlaczego odszedł minister Jurgiel? Jedną z przyczyn to było to, że nie włączył się od roku w rozmowy, w negocjacje odnośnie wspólnej polityki rolnej. Krzysztof Ardonowski jest lepszym ministrem, będzie To lepszym się ministrem, okaże. Ale to się pana? okaże. Dzisiaj trudno powiedzieć. bo ale jeden... to jest człowiek znany, nie jest na, na tym rynku rolnym, powiedzmy. Myślę, wczoraj. że jest z tej samej bajki. Jest z tej samej bajki. Jeżeli będzie miał odwagę jeżeli będzie miał odwagę przeciwstawić się i trochę energii, bo przecież trzy razy składaliśmy wotum nieufności do ministra Jurgiela, przypominam pan sobie, pan redaktor, nawet y, krytycznie pan się wypowiadał na ten Zdaje temat. Zdaje się Mirosław Maliszewski, któryś ja, wniosek i To jest wspaniały zasadniczo. minister. I długo. Gdyby dwa lata temu nas posłuchano, to pewnie w innym miejscu bylibyśmy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Dzisiaj jest dramat na przykład suszowy. Y, Czy ja to wina? To jest wina natury, tylko że trzeba w tej chwili myśleć, jak przeciwstawić się tej suszy. Ja oglądałem, lecąc dzisiaj do Warszawy, bo leciałem samolotem, żeby zdążyć do pana redaktora, do radia. Bardzo dziękuję. Jak wyglądają pola? To doskonale widać. Jest to, jest to przerażające. Pola są białe, już się zaczęły żniwa w tej chwili. Nawet tam, gdzie troszkę zieleni jest, to są ogromne place wypalonej ziemi ma kwiecień maj było u nas sucho były, yy, były regiony gdzie kropla deszczu nie spadła ja miałem na Podkarpaciu też taką y, sytuację gdzie przez cały maj nie padał deszcz w tej chwili małe opady i to będzie ogromny dla dramat dla rolników pomijając już ASF który nam 10 Jak to dramatowi zaradzić Trzeba pomoc i to bardzo dużą, ogromną pomoc, bo same niskie kredyty nie rozwiązują problemu, bo ten, problem, bo ten kredyt trzeba spłacić. Będziemy oczekiwać i będziemy wspierać. Unia Europejska cała nie została suszą objętą, więc powinniśmy. Możemy tutaj wystąpić być. do Unii Europejskiej? Oczywiście, oczywiście jak najbardziej musimy. Pieniądze. Musimy wystąpić, bo będzie dramat dla polskich rolników. Będzie... Szczęśliwie nikt nie poszedł drogą Włodzimierza Cimoszewicza i nie powiedział, powiedział chłopom. Chłupy. trzeba się było ubezpieczyć nie no ubezpieczyć się można ale od wszystkiego się nie da ubezpieczyć i trzeba żyć z ludźmi trzeba po prostu trzeba rozumieć że rolnictwo to jest praca pod gołym niebem że nie da się uciec od, od wszystkiego od wody od pożaru od słońca te żywioły zawsze zawsze były i będą i ludziom trzeba pomagać i Polskie Stronnictwo Ludowe deklaruje że każda inicjatywa tylko muszą nas słuchać dwa lata temu Gdyby ministra Jurgiela zmieniono odwołano inna sytuacja byłaby jeżeli chodzi o ASF inna by była Ardanowski być, ma pomysły i pewnie nie sobie poradzi zobaczymy co będzie e, za miesiąc bo atmosfera jest w tej Miecisław chwili Kasprzyk, gorąca. Polskie Stronnictwo Ludowe specjalnie dziękuję. dla państwa przyleciał do nas bardzo dziękuję, dziękuję. dobrego redaktorze. popołudnia i jeszcze postaram się przylecieć jak mnie pan redaktor zaprosi zaproszenie kiedyś. wciąż aktualne minęła 17:30 czas na serwis dziękuję bardzo